Ojej, słuchajcie, ustawiałam te światła całą godzinę, bo dzisiaj było tak ciemno i brzydko, że w ogóle takie nagrywanie przy świetle dziennym jakoś, nie wiem, nie wchodziło w grę. A strasznie chciałam dla Was nagrać taki filmik, więc witajcie serdecznie, kochani, super, że jesteście. Tym razem mam dla Was filmik może bardziej makijażowy. Chciałam pokazać Wam takie hity i kity ostatniego miesiąca do makijażu, które właśnie tak lubię i które się nie sprawdziły. Więc w sumie tych kitów nie mam tak wiele. I nie są to takie tragiczne kity, ale pokażę Wam w sumie wszystko, bo takiego filmiku dawno nie było. A ponieważ ostatni filmik to był raczej taki w stylu, wiecie, naturalnych kosmetyków, tych kremów BB i CC, takich bardziej eko, to tym razem pokażę Wam takie drogeryjne produkty. Niektóre troszeczkę takie może bardziej profesjonalne. Pierwszą taką rzeczą, która się u mnie na szczęście bardzo sprawdziła, i mówię na szczęście, ponieważ to był podkład dość drogi, ja przez długi czas bardzo chciałam sprawić sobie jakiś nowy podkład w sztyfcie i zastanawiałam się mocno między właśnie tym podkładem Hourglass a podkładem w sztyfcie Make Up For Ever. Oba są dobre jakby i były w pewnych względach dość podobne, jednak do tego Hourglassa przekonała mnie finalnie szersza gama kolorystyczna i w jej ramach znalazłam sobie odcień Warm Ivory, który jest dość ciemny, uwaga, dla takich troszkę bardziej opalonych osób. I pamiętam, że na początku, kiedy nakładałam go na twarz, pomyślałam sobie, wiecie, no zwykły podkład w sztyfcie, ja już miałam dość duże doświadczenie z tego rodzaju produktami i właściwie większość niestety podkreślała u mnie suche skórki albo jakieś załamania. Kiedyś pamiętam, bardzo lubiłam podkład w sztyfcie Bobbi Brown, teraz z perspektywy czasu oceniam go już trochę gorzej, ponieważ on też lubi trochę podkreślać rzeczy, których nie powinien. Natomiast po chwili od nałożenia tego podkładu właśnie, on jakoś na skórze tak po prostu się jakby uleżał i wyglądał naprawdę inaczej niż przy samej aplikacji. I tak jak mówiłam, nie zachowywał się tak jak większość podkładów w sztyfcie, nie podkreślał żadnych suchych miejsc. Był taki dość nawilżający i przyjemnie nawilżający, ale nie aż tak bardzo tłusty jak wiele podkładów tego typu. I na skórze naprawdę przy tym poziomie krycia, które uważam za dość duże, wyglądał bardzo, bardzo naturalnie. Ale to było jakby zaraz po nałożeniu i ja miałam dość duże wymagania w stosunku do tego podkładu właśnie ze względu na cenę, tak jak myślę wiele osób ma. I pamiętam, że to był dzień, który był taki bardzo deszczowy i ja praktycznie cały czas spędziłam poza domem. Chodziłam bardzo dużo w deszczu, dość tak jakby zakapturzona i dość dużo tego podkładu mi się też ocierało o ubrania. Byłam wieczorem, kiedy wróciłam do domu, przekonana, że właściwie pewnie już nic z tego podkładu nie zostało albo będzie wyglądał źle. Bardzo dużo podkładów u mnie na skórze z czasem wygląda coraz gorzej pod koniec dnia. Jeśli testuję coś nowego i to się nie sprawdziło, często żałuję w ogóle, że ten podkład nałożyłam, ponieważ mam wrażenie, że moja skóra lepiej wyglądałaby bez tego podkładu niż z nim. Natomiast tutaj byłam naprawdę zadziwiona, bo pomimo tego, że on w takich jakby, znaczy pomimo tego, że testowałam go w takich średnich warunkach atmosferycznych, można powiedzieć, to sprawdził się naprawdę świetnie i on pod koniec dnia wyglądał właściwie tak samo ładnie jak po nałożeniu. Ta skóra nie wyglądała na bardziej zmęczoną, wiecie, on nie osadził mi się w zmarszczkach za bardzo, nie wiem, nie podkreślił porów suchej skóry, właśnie tak nie zmęczył tej skóry i byłam naprawdę zachwycona i pomyślałam sobie, uff, masz szczęście, bo dużo kosztowałeś i dobrze, że tak fajnie to wygląda. Jest jeszcze jedna zaleta tego podkładu, która dla mnie jest osobiście dość ważna. Okazało się, że z tym podkładem mogę sobie właściwie odpuścić trochę korektor pod oczami i zauważyłam, że faktycznie jeśli go używam, to już nie sięgam po korektor Tarte Shape Tape, to jest mój ukochany korektor, lecz też pokażę Wam jeszcze jeden taki tańszy, fajny korektor, który do mnie o dziwo przyszedł i miło mnie zaskoczył. Więc jeśli planujecie zakup korektora i jakiegoś kryjącego podkładu, to tak naprawdę tutaj możecie sobie to odpuścić. On pod oczami wygląda u mnie bardzo ładnie. W zmarszczkach zbiera się naprawdę minimalnie, jak na tą konsystencję i ten typ produktu. Też nie podkreśla zmęczenia i po prostu jestem z niego wyjątkowo zadowolona. Ten podkład zbiera bardzo różne opinie, od takich skrajnie entuzjastycznych do takich średnich. Wydaje mi się, że to nie jest podkład do każdego rodzaju skóry. Ja osobiście nie lubię takiego całkiem matowego wykończenia, więc ja go nie utrwalam już pudrem i zauważyłam, że
On najlepiej wygląda na mojej skórze solo. Z powodzeniem w ogóle stosuję pod niego zamiast kremów olejki, to też jest ciekawe. On jakoś wtedy specjalnie bardziej się nie świeci ani nie tłuści. Ja mam skórę raczej suchą, nie wiem, suchą w kierunku mieszanej, ale zdecydowanie bardziej suchą i on naprawdę wygląda u mnie całkiem dobrze. Jestem ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z tym podkładem i jak się on u Was sprawdza, jeśli go testowałyście, to dajcie mi koniecznie znać, czy go lubicie, czy nie. Jeśli chodzi o wady, to na pewno wadą jest cena i wadą może być też to, że on będzie pewnie zużywał się trochę szybciej niż takie standardowe podkłady w płynie o większych pojemnościach. On nie jest tak miękki jak podkład Make Up For Ever. Jest trochę nie aż tak twardy jak podkład Bobbi Brown, jeśli macie jakąś orientację w tym temacie. I naprawdę nie trzeba go nakładać aż tak bardzo dużo. Natomiast nałożone obficie też jakoś nie tworzy maski, nie wygląda naprawdę tak tragicznie. Natomiast to nie jest też tak, że wystarczą jakieś trzy dotknięcia skóry w różnych miejscach i rozsmarujemy to jakoś magicznie na całą twarz, zyskując dobre krycie. Nie, no tego podkładu też trzeba trochę nałożyć i wiem, że on się pewnie będzie jakoś w miarę zużywał. Na razie mam go jeszcze całkiem sporo, używam go już trochę. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Pisałam o nim też na blogu, jeśli chcecie zobaczyć zbliżenia i to, jak on dokładnie wygląda na mojej skórze, to będziecie miały postęp na dole. Jeśli się zastanawiałyście nad nim, to piszcie, co się u Was sprawdza, jaką macie skórę, może coś doradzę i pomogę. Być może to nie jest po prostu podkład dla każdego. Natomiast takim podkładem, na który się też strasznie napaliłam i który chciałam mieć już od dawna, był podkład Bobbi Brown. I to jest Intensive Skin Serum Foundation, który jest właściwie takim bardziej pielęgnującym podkładem, takim sero podkładem, coś w tym stylu. I ja czytałam bardzo dobre opinie na temat tego produktu, ja uwielbiam nawilżający podkład Bobbi Brown i ogólnie uwielbiam tą markę, uważam, że jest naprawdę super, więc tutaj byłam właściwie pewna, że to będzie mój hit. Natomiast niestety okazało się, że on u mnie na skórze wygląda po prostu bardzo szybko, bardzo źle i nie wiem do końca, z czego to wynika. Na pewno fajne jest to, że tu jest filtr SPF 40, to jest super, więc też pomyślałam sobie, to może być fajna rzecz na lato, taka wiecie, lekka, pielęgnująca dodatkowo. Natomiast on podkreśla takich rzeczy, których nie powinien, trochę podkreśla pory, bardzo podkreśla zmarszczki i finalnie ta skóra wygląda trochę gorzej i no nie wiem, nie jestem jakoś bardzo, bardzo przekonana, aczkolwiek to jest rzecz, która zbiera naprawdę bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii. Więc liczę się z tym, że to może jednak też jest jakaś kwestia mojej skóry i niedopasowania tego podkładu, tak też bywa. Natomiast co ciekawe, na mojej skórze o wiele lepiej wygląda podkład, który zbiera trochę gorsze opinie i to jest też podkład Bobbi Brown, to jest Skin Longwear Weightless Foundation, czyli ten długotrwały ich podkład. Ja do takiego długotrwałego podkładu Bobbi Brown już miałam podejście jakieś chyba 3 lata temu i wtedy pamiętam, że też byłam bardzo rozczarowana, bo na twarzy mojej wyglądał delikatnie mówiąc właśnie średnio i bardzo podkreślał różne takie rzeczy, nie wiem, szczególnie pory, no szkoda gadać. I tak się może obawiałam, w sumie wiecie, że z tym będzie tak samo, natomiast okazało się, że ten wygląda na mojej skórze ślicznie, bardzo, bardzo ładnie. To krycie jest raczej średnie, w kierunku wysokiego, można je delikatnie stopniować. Ja zauważyłam, że na mojej skórze podkłady, które mają trochę podobną formułę i podobny jakby tryb zastygania, co MAC Face and Body, wyglądają naprawdę dobrze. I ten podkład to jest, ma coś z tego podkładu MAC-a właśnie. Wydaje mi się, że on jest po prostu jakby bardziej kryjący i nie tak bardzo błyszczący, ale zasycha i jakby pracuje na skórze trochę podobnie. Wydaje mi się, że to są te podkłady, które się opierają chyba o gumę arabską, ale nie jestem na 100% pewna i nie dam sobie za to obciąć ręki. Natomiast ten podkład też ma taką właśnie wspólną cechę z tym podkładem MAC-a, która mi się bardzo podoba i ten podkład też w ciągu dnia na mojej skórze jakby wygląda tak samo fajnie, tak samo dobrze. Więc jeśli macie suchą skórę, to być może ten Wam się spodoba. Natomiast, tak jak mówiłam, spotkałam się też z takimi średnimi opiniami na temat tego podkładu, więc zaczynam myśleć, że moja skóra nagle jest jakaś szczególnie dziwna, nie wiem. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, teraz troszkę bardziej jeśli chodzi o pielęgnację, która tak trochę średnio mi się sprawdziła,
co do którego też miałam dość wygórowane oczekiwania i to był taki mój powrót do przeszłości. Ja uwielbiałam kiedyś kosmetyki Lush. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy kupiłam ich pastę do mycia twarzy, Angels on Bare Skin, byłam naprawdę zachwycona i totalnie pokochałam tą pastę. Potem wiele razy odtwarzałam ją jeszcze własnoręcznie i też do niej wracałam. I w końcu przypomniałam sobie trochę o tym Lushu po latach. To było chyba, nie wiem, 9 lat temu czy 8. I postanowiłam zamówić inną pastę i to jest Let the Good Times Roll. To jest taka pasta w ogóle, w której mamy popcorn i pachnie naprawdę pięknie. Pachnie taką wanilią, karmelem, ciastkami. Nie wiem, jest naprawdę super. Natomiast ja planowałam, że to będzie taka moja pasta do codziennego oczyszczania twarzy. Coś takiego jak właśnie Angels on Bare Skin, albo jak pasta Hałuszki, ta migdałowa. I okazało się, że ta pasta ma w sobie dość takie maleńkie, ale drapiące kawałeczki, drobinki i ona dla mnie jest lepszym peelingiem niż pastą do codziennego oczyszczania. Dlatego akurat pod tym względem u mnie się nie sprawdziła, natomiast jeśli chodzi o peeling, to tak jest całkiem fajna. Tylko że kurczę, no nie wiem, nie taki był plan i gdybym chciała jej używać codziennie, no moja skóra naprawdę szybko zrobiłaby się bardzo biedna i myślę, że byłaby bardzo odrapana. Tak naprawdę, jeśli chodzi o peelingi, to teraz jednym z moich ulubieńców, znaczy, no tak, właściwie naim największym chyba ulubieńcem, jest peeling Madary i to jest scrub. To wy już wiecie, że ja uwielbiam Madarę i ten peeling ma taką ciekawą konsystencję, ponieważ to jest taki jakby żelo, olejek, coś w tym stylu, z emulgatorem, czyli po prostu masujemy sobie nim suchą skórę, powiedzmy, lub lekko wilgotną, natomiast kiedy zmywamy ten produkt, to on zmienia się w takie mleczko i bardzo łatwo schodzi z naszej skóry. Natomiast ja przede wszystkim uwielbiam to, jak ta skóra jest przyjemnie po tym produkcie nawilżona. I wiecie, to nie jest takie natłuszczenie, jak w przypadku, nie wiem, tej pasty, czy bardzo wielu peelingów z korundem, które u nas można kupić, na przykład tych naszych polskich, na Komik, które też bardzo lubię, czy Wianek. Ale wiele z tych produktów nie nawilża, tylko bardziej natłuszcza skórę. Natomiast ten naprawdę fajnie nawilża, tutaj nie czujemy żadnej takiej tłustej, nieprzyjemnej warstwy, ale ta skóra jest taka mięciutka, nie jest w ogóle wysuszona, nie mamy poczucia żadnego ściągnięcia, więc no, jeśli chodzi o peelingi, to zdecydowanie wolę znowu ten niż to, co nie jest peelingiem i muszę wrócić do jakichś sprawdzonych rzeczy. I ostatnio pomyślałam sobie nawet, że mogłabym sprawdzić rzeczy do włosów, których używałam lata temu. Jestem ciekawa, jak by się u mnie sprawdziły. Zobaczymy. Bardzo wiele z Was... O, i to może teraz zajmiemy się pytaniami trochę. Pytam je o dwie rzeczy. O rzęsy i o to, co mam na ustach. I jeśli chodzi, dziewczyny, o to, co mam na ustach, to ja też pokazywałam wiele tych rzeczy w fitach poprzedniego roku, tam sobie możecie zobaczyć, jeśli chcecie zobaczyć więcej szczegółów. Natomiast to, co ja najczęściej mam właściwie w każdym filmiku, to jest takie połączenie paru produktów, bo ja jestem taką osobą, która musi, nie wiem, znaleźć ten idealny odcień. I ja bardzo często mieszam szminki, pomadki, mieszam je na ustach, dodaję odrobinkę jednej, odrobinkę drugiej i finalnie kończy się to tak często, że nie mogę Wam w żaden sensowny sposób jakoś bardziej odpisać, bo nie jest to żaden pojedynczy produkt. Natomiast zawsze zaczynam od konturówki i najczęściej to jest albo konturówka Pierre René Lip Matic numer 07, albo konturówka Neve Cosmetics, która jest troszkę jaśniejsza i to jest odcień beż. Więc na początek idzie konturówka u mnie zawsze. A potem bardzo często to jest szminka Ella Mila Spice Spice Baby. To jest taka matowa, trwała szminka. I jeśli chcę zmienić ten kolor na taki odrobinkę bardziej różowy, tak jak teraz mam, nie wiem czy to w ogóle widać, to używam szminki Nabli i to jest Lover's Sleep. Taki bardzo ładny, dość różowy odcień i to jest też matowa szminka. Tej nakładam dosłownie odrobinkę na środek i jeszcze ją rozcieram. To jest właśnie ten kolor, który u mnie widzicie najczęściej na ustach. Tą szminkę Nabli bardzo lubię. Lubię też Chloe i jeszcze jeden odcień. Wszystkie Wam podlinkuję na dole. One są dość takie matujące i
I to ja nie stosuję ich nigdy na usta solo, zawsze na jakiś balsam, tak samo jak w przypadku wszystkich tych produktów, bo moje usta się bardzo łatwo wysuszają. Natomiast tutaj jakoś nie narzekam i nie mam problemów. A jeśli chodzi o rzęsy, to ja od lat stosuję odżywki do rzęs i wygląd tych rzęs bardziej moim zdaniem jest zasługą właśnie odżywek niż jakiegoś szczególnego tuszu lub nawet kombinacji, którą stosuję zawsze i to jest odżywka pod tusz, taka baza pod tusz i jakikolwiek tusz. W tym momencie moją odżywką i taką bazą pogrubiającą i wydłużającą jest baza z Lancome i to jest Clis Booster XL, ale najczęściej używam najzwyklejszej bazy, tej białej bazy z Eveline, z zieloną zakrętką, na pewno wiele z Was ją kojarzy. Moja przygoda z bazami pod tusze do rzęs zaczęła się od tego, że dawno, dawno temu, chyba naprawdę już na samym początku prowadzenia bloga, kupiłam sobie w Maku ich bazę pogrubiającą i wydłużającą i od tej pory zakochałam się w tego typu produktach. Ona była naprawdę fenomenalna. Działała po prostu bosko i jakiś czas temu chciałam do niej wrócić i okazało się, że MAC zepsuł ten produkt i teraz on jest totalnie beznadziejny. Nie wiem, czy zmienili trochę chyba formułę, ale zmienili przede wszystkim szczoteczkę i jest naprawdę bardzo słabo. Nie wiem, nie da się jakoś tego fajnie nałożyć. Natomiast ta baza Eveline jest też bardzo dobra. Baza Lancome jest o tyle może trochę lepsza, że nie musimy nakładać jej tak dużo, jeśli zależy nam na jakimś spektakularnym efekcie. Nakłada się trochę szybciej, jakby lepiej, jest może taka bardziej pielęgnacyjna i nawilżająca. Natomiast Eveline to też jest taki mój wieloletni hit. I jeśli chodzi o tusze do rzęs, to ja znowu jestem fanką marki Eveline i bardzo lubię tanie tusze do rzęs. Nie wiem czemu, to jest jakaś taka rzecz, którą po prostu zawsze lubię. Totalnie cieszy mnie kupowanie tanich tuszy do rzęs. I akurat ostatnio używam tuszu, który dostałam w przesyłce od Vibo. Vibo czasem wysyła mi jakieś PR-owe przesyłki. Ja tak za bardzo nic nie pokazuję, bo tam musi mi się coś super spodobać. I ten tusz trochę tak leżał, jak go odłożyłam i pomyślałam sobie, że pewnie nie będzie to nic specjalnego. I w końcu jakoś postanowiłam go otworzyć i kiedy go pierwszy raz użyłam, byłam naprawdę w szoku. To jest burlesk. I pamiętam, że pomyślałam sobie, że to jest na pewno jakaś limitka i byłam tak zachwycona, że poszłam do Rossmana, kupiłam sobie dwa jeszcze na zapas. Ten tusz robi na rzęsach coś takiego, co ja osobiście bardzo lubię i co u mnie wygląda dobrze. To jest takie mocne jakby pogrubienie u samej nasady i takie pozlepianie tych rzęs w kępki u nasady i rozczesanie jakby na samym końcu. Więc ta szczoteczka też jest całkiem fajna i ta czerń jest głęboka, ja jestem zachwycona. On kosztował chyba około 20 zł, mógłby być troszkę tańszy, ale i tak go kupiłam, bo bardzo mi się podoba. Natomiast, tak jak mówię, wszystkie tusze Eveline, znaczy większość tuszy Eveline naprawdę lubię, stosowałam, jeśli chodzi o te z silikonowymi szczoteczkami, naprawdę chyba wszystkie i też je bardzo polecam. Więc tutaj, jeśli chodzi o same rzęsy, to jest tyle tajemnicy. Ja używam tak naprawdę odżywek. Ostatnio była to odżywka Lillage, która jest niestety bardzo droga. Mi się udało u nas na Allegro jakiś czas temu kupić oryginał. Ktoś sprzedawał jakąś taką właśnie pojedynczą sztukę, ale ogólnie to trzeba bardzo na to uważać. I Lillage był naprawdę super, ale Longfor Lashes też daje radę. Moje rzęsy były naprawdę zawsze bardzo, bardzo króciutkie. Nie wiem, tutaj wrzucę Wam zdjęcie moich starych rzęs i nie były jakoś tak może super cienkie, ani super rzadkie, ale były właśnie bardzo krótkie. Natomiast teraz są faktycznie o wiele dłuższe, ja już się trochę do tej długości przyzwyczaiłam. Pokażę Wam teraz jeszcze paletki, których najczęściej używam i z pomocą tych cieni stworzyłam wszystkie makijaże, które mogłyście widzieć na ostatnich filmikach, o to też mnie tam trochę pytałyście. Mam jedną paletkę podróżną, którą zawsze zabieram ze sobą, jeśli nie mogę spakować zbyt dużo rzeczy, ponieważ jest malutka i mieści wszystkie kolory i wszystkie cienie, jakie mogę sobie wymarzyć lub jakich potrzebuję. To jest paletka Make Up Atelier Paris i tutaj mamy całkiem sporo kolorów. To są piękne wariacje na temat brązów ogólnie. I ja uwielbiam tą paletkę przede wszystkim za to, że to są głównie maty lub maty z drobinkami i Make Up Atelier Paris ma właśnie taką bardzo fajną i ciekawą wersję cieni, które są matami, ale z drobinkami takimi naprawdę fajnymi i szczególnymi. I szczególnie ten, Boże, szczególnie, naprawdę ten jasny kolor tutaj wygląda genialnie i bardzo go lubię.
Te cienie wyglądają na powiekach naprawdę bardzo, bardzo dobrze. One są wszystkie super napigmentowane, świetnie się trzymają. Maty się naprawdę bardzo ładnie blendują. I strasznie, ale to naprawdę strasznie podoba mi się to, że te cienie są malutkie, że ta kasetka cała jest malutka. Oczywiście pudełko mogłoby być właściwie ładniejsze, bo jest takie dość średnie. Natomiast zawartość na szczęście jest super i te cienie też bardzo ze sobą często zabieram. Kolory też mi pasują, więc to jakoś tak się udało. Natomiast mam jeszcze dwie paletki, których używam najczęściej w domu do makijażu dziennego. Jedna to jest Anastasia Beverly Hills Sultry, którą pewnie już gdzie nie wszędzie widziałyście, a druga to jest Urban Decay Naked Reloaded. Tak naprawdę gdybym miała wybrać, którą z nich wolę, to nie umiałabym się tak bardzo zdecydować na żadną z nich, ponieważ ja używam ich razem. W obrębie jednej i drugiej są takie cienie, które naprawdę uwielbiam. I są też takie cienie, których nie używam. Jeśli chodzi o kolorystykę, to myślę, że już same widzicie, że one są bardzo podobne. I jeśli chodzi o jakość matowych cieni, to tak naprawdę troszkę wolę te z Anastasii. One się dość mocno pylą. Te tutaj Urban Decay nie są aż tak pylące się. Natomiast te maty z Anastasii są bardziej kremowe i ja osobiście na moich powiekach trochę wolę taką konsystencję. Za to wiele kolorów z tej paletki Urban Decay podoba mi się trochę bardziej i częściej po nie sięgam. O wiele bardziej lubię ten jasny, łososiowy odcień, który tutaj w tej paletce jest dla mnie trochę ciemny. Bardzo podoba mi się w tej paletce Angel Fire na mokro, który jest takim rozświetlającym cieniem. Natomiast w tej paletce Anastasii troszeczkę zawiodłam się na tym odcieniu Pearl. Te jasne maty, które mamy tutaj na początku w tych paletkach, tak naprawdę nie należą generalnie do moich ulubionych. O wiele bardziej wolę jasne maty z Zoewy albo z Make Up at Ripa Ri. Bardzo podoba mi się w tej paletce Urban Decay to, że te dwa skrajne odcienie, które używam do blendowania, są większe. To jest całkiem fajne. Są też dwa odcienie tutaj, których nie używam. To jest Reputation i Burn. Takie bardziej czerwone kolory. Natomiast niesamowicie podoba mi się Dreamweaver. Bardzo lubię Distilled. Bardzo lubię te matowe cienie. Barely Baked, który jest takim złotym kolorem. Nakładam go zwykle bardzo minimalnie na dolne kąciki. Natomiast tutaj, i te perły z Urban Decay nakładam zwykle na mokro i one w tej wersji wyglądają o wiele lepiej. Natomiast perły z Anastasii są na tyle miękkie i takie bardzo kremowe, że tutaj nakładanie ich na mokro już nie jest konieczne. Tylko że akurat te odcienie tak bardzo mnie nie zachwyciły jak tamte, natomiast też często po nie sięgam i tutaj moim kolorem, ulubionym kolorem jest matowy Birch, który jest takim ciepłym, matowym brązem, jest super do blendowania. Tweak też jest bardzo fajny. Ogólnie obie te paletki naprawdę w sumie polecam i uwielbiam. Już ostatnio kupiłam sobie też paletkę Zoewy i jestem nią zachwycona. Myślę, że też niedługo ją pokażę. No i zdecydowanie obie te paletki naprawdę uwielbiam i spisują się u mnie super. Wydaje mi się, że bez względu na to, którą wybierzecie, będziecie bardzo zadowolone. Tutaj to już są takie szczegóły, typu właśnie konsystencja cieni, dokładnie kolory, które wolicie. Tutaj różnice są naprawdę niewielkie. Ja nawet widziałam filmik, w którym dziewczyna wykonuje makijaż jednego oka, jedną paletką, drugą. Oba są oczywiście takie same, jakby bardzo ciężko poznać, którą z paletką, które oko zostało wykonane. I myślę sobie, że tutaj też warto policzyć, ilu odcieni z danej paletki nie będziemy używać, to może jakoś przesądzić. Natomiast obie są naprawdę bardzo, bardzo fajne i myślę, że do takiego dziennego makijażu nadają się naprawdę idealnie. I co najważniejsze, nie ma tutaj cieni, których mi brakuje. A to jest bardzo częsty problem, jeśli chodzi o paletki u mnie. I zawsze jakiegoś koloru mi brakuje, najczęściej nie ma albo jasnego matu, albo czarnego matu, jakiegoś ciemnego brązu. Nie ma takiego rozświetlającego koloru, natomiast tutaj, kiedy wybierałam na przykład tę Anastasię, widziałam, że tutaj każdy z tych kolorów, z tych odcieni jest, dokładnie jakby w takiej konsystencji, jakiej sobie wymyśliłam. Obie paletki już mi upadły i trochę gorzej zniosła ta paletka Anastasii niestety, która mi się tutaj troszkę posypała. Natomiast ta paletka Urban Decay lepiej to zniosła i jakoś
No nie wiem, ciekawe od czego to zależy, natomiast tak, żadna jeszcze totalnie mi się nie wysypała, na szczęście, ale ja jestem osobą, której paletki lecą bardzo, bardzo często i strasznie muszę na to uważać. Jeszcze ostatnia rzecz, którą miałam Wam pokazać i to jest też taka rzecz, która mnie ostatnio bardzo zaskoczyła, miło, jest korektor z Lovely i on też przyszedł do mnie w jakiejś paczce z Lovely już dość dawno temu. Jakoś tak zwlekałam też z jego wypróbowaniem i pomyślałam sobie, że to pewnie nie będzie nic specjalnego. Okazało się, że on u mnie ma całkiem ładne krycie. W dość niewielkim stopniu zbiera się w zmarszczkach, nie podkreśla suchości pod oczami, nie podkreśla suchych skórek, nie sprawia, że skóra wygląda gorzej po jakimś czasie, co jest też dość fajne i tak naprawdę rzadkie, jeśli chodzi o mnie. Jest stosunkowo tani, więc jeśli szukacie jakiegoś taniego korektora z drogerii, to wydaje mi się, że to jest fajna opcja do przetestowania. Ja używam dwójki, bo ta jedynka była dla mnie naprawdę zbyt jasna i on wygląda u mnie całkiem ładnie. Nie jest to na pewno takie krycie jak w przypadku korektora Tarte, ale niemniej jednak co ma zakrywać, to zakrywa i wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten przedział cenowy, to jest produkt całkiem fajny i wart rozważenia. Chciałam znaleźć coś fajnego, co też nie ma takiej odjazdowej ceny, bo dzisiaj było trochę więcej produktów drogich, ale już widzicie, który z nich jest wart swojej ceny, a który nie. No i to właściwie chyba tyle. Dziękuję Wam pięknie za wszystkie super rzeczy i komentarze, szczególnie te pod tym ostatnim filmikiem o depilacji, bo tam też podsunęłyście mi naprawdę dużo fajnych rzeczy i wiele z nich wypróbuję, także jest mi bardzo, bardzo miło. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie tutaj albo na blogu, tam też odpisuję już regularnie, chociaż miałam trochę taką przerwę i ogólnie ostatnie dni to naprawdę było dla mnie urwanie głowy. Jeśli jesteście ciekawe, wszystkie produkty wypiszę Wam oczywiście na dole razem z cenami i ewentualnie linkami, jeśli już coś pokazywałam, albo nie wiem, linkami do miejsc, z których możecie to dostać i wiecie, jak to wszystko wygląda i tak dalej. Dzięki Wam ślicznie za uwagę, w takim razie widzimy się w następnym filmie. Bardzo, bardzo gorąco Was całuję i pozdrawiam. Buziaki!